Cześć, witajcie kochani. Jest godzina 7:30, gdzieś nawet trochę dalej, 7:46. O. Powiem wam, wstałam, obudziłam się sama po 7:00 i już wiedziałam, że w 7:30 będę wstawać, bo tak sobie nastawiałam budzik. Jestem potwornie zmęczona w tej chwili i na noc, w ogóle jak minęła mi noc, wam chcę opowiedzieć. Więc noc minęła mi całkiem dobrze, bez żadnych sensacji. Jakieś te latania, dosłownie były 3. Około godziny 20 to się zakończyło. Później jeszcze około godziny 23 poleciałam raz. Dużo piłam, bardzo dużo piłam, także przeważnie chodziłam na siku. I przy okazji o godzinie 23 nawet nie wiedziałam, po prostu siadłam i poleciała sama woda już praktycznie ze mnie. No i później mi się zrobiło zimno. I mi się zrobiło właśnie zimno i to zimno nie dało mi spać, męczyło mnie, więc spałam pod kołdrą, pod tym niebieskim takim moim, który zawsze na łóżko kładę, ten taki kocyk, kocem. I jeszcze przyniosłam kołdrę z piórkami i mnie telepało, po prostu mnie telepało. Okna musiałam pozamykać i ja zawsze śpię z uchylonymi oknami, tym razem je pozamykałam. Kaloryfer jeszcze podkręciłam, mówię, Boże, jak mnie telepie. Strasznie mnie telepało. Już wszystko powyłączałam, godzina była 2:30 w nocy, stwierdziłam, ale miałam ksenę wypić. I jeszcze ją sobie nastawiłam, znaczy zaparzyłam. Wcześniej, tak już była chłodna, wypiłam pół szklanki ksenny. Zamiast zaparzać ją w całej szklance, ją zaparzałam w połowie szklanki. I myślałam sobie, że mnie ruszy w nocy. Mówię, a trudno, wstanę. Wiecie co, nic mnie nie ruszyło. Także teraz wstałam, 7:48 jest w tej chwili. I wypiłam to cudo sodowo-magnezowe. I czekam. Czekam w mojej poczekalni. Aż przyjedzie pociąg. Czekam w mojej poczekalni, aż przyjedzie pociąg, kochani. Humor mi dopisuje, nie odpuszcza mi. Biorę to wszystko na luzie, w żarcie, ile się da. I wam powiem, to jest chyba najlepsza metoda, żeby to przejść, zacząć żartować. Zjadłam galaretkę. Boże, jak mi się kręci w głowie. Widzicie, po prostu dziwnie jest. Ja się rozłączę, przepraszam. Jak widzicie, siedzę na toalecie. Czekam. Już raz było, dosłownie jest godzina 8 w tej chwili. Już czuję, jak mi zaczyna bulgotać, ale ja się tak słabo czuję w tej chwili. Wiecie co? Przyniosłam sobie do łazienki. Ja wiem, że to jest straszne, ale przyniosłam sobie do łazienki rosół. Prawda jest taka, że ja już po prostu siedzę na tym kiblu, czekam. Ze mnie leci jakaś woda, która w ogóle nawet już zapachu nie ma, ani nic, także już po prostu, ja wiem, że jestem wyczyszczona, jeszcze sobie dowaliłam tego środka. Oh, ciężko, ciężko. Myślę, że będę nagrywać trochę więcej później, albo w ogóle nie wiem, czy nagram, ale na pewno wam później opowiem większe szczegóły. Po prostu na tę chwilę nie chcę tracić energii, nie chcę się dekoncentrować na tym, co robię. Napady paniki, w ogóle wiecie, sensacje żołądkowo-jelitowe. Czuję, że idzie, zbiera się. Godzina 11:00, światełko można zapalić. Herbatki trzeba się napić, bo trzeba dziś dużo pić. Czuję się, jakbym miała gorączkę. Zmęczona jestem, ale spałam. 2 godziny udało mi się przespać, także rozwolnienia już nie mam, nic mnie nie goni. Osłabiona, głodna, wyczerpana, jak wiór się czuję, jak papier, jakbym w ogóle połowę mniej ważyła. Zaraz się zważę, zobaczę, ile ubyło. No, wchodzę na wagę. O, patrzcie, wbrew pozorom, nie jedząc, znowu przytyłam. 48,3. To jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. I się dziwić, że później grubasy tyją, bo naprawdę nie mogą ludzie schudnąć. No, ja już się tak praktycznie zbieram, jest za 15:12. Za 45 minut już mamy taksówkę zamówioną.
Jedziemy z moją mamą, ona będzie mi właśnie towarzyszyć. Dziś to ona zobaczy to, co się działo, kiedy ona przechodziła kolonki, kolonoskopię, koloneskę, właśnie koloneskę. Pamiętacie laloneskę, a wymyśliłam, żeby miło mi było koloneskę. Szczerze, to jak moja mama weszła, to od razu się zaczęłam denerwować, ale dobra, wiem, że muszę iść i po prostu miałam taką oazę spokoju i ciszy, a teraz gadamy i po prostu jakoś tak inaczej się zrobiło. Nie wiem, jak będzie z dalszym nagrywaniem, jak będę w czasie właśnie, w sensie w czasie, już tam leżeć i po głupim Jasiu i tak dalej, bo moja mama niestety nie dowidzi i chyba wraca, poszła tabletkę wziąć i to otworzę. Jedziemy już na badanie, jesteśmy w taksówce, wielkiej taksówce wieloosobowej, akurat taka przyjechała. Pokażę wam Reykjavik. Jest ładna pogoda, ładny dzień, plus 5 stopni. Ładne słońce. Nie no, fajnie takie słońce wygląda. Te zza chmur. Fajnie w ogóle się jedzie, nie prowadząc samochodu, wyjątkowo. Tak wygląda maszynka, do której wbija się swój socjalny numer. I lekarz wie już, od razu nie trzeba do żadnej rejestracji chodzić. Lekarz widzi, że jesteśmy i mówią tutaj, jest napisane, gdzie czekać, gdzie siąść. Widok z dachu. Właśnie z miejsca, gdzie będę badana. Widok na dzielnicę Breitholt. Tutaj właśnie jest dolny, górny. Nie wiem, który górny, który dolny. Na pewno te wieżowce tam z tyłu są górnym. Oj, śmieciareczka jedzie. I dużo ludzi chodzi, więc się rozłączę. Jestem już w pokoju, w którym będą wykonywali mi zabieg. Dostałam takie bardzo fajne majteczki, spodenki z dupką otwartą w środku. Pokażę wam, jak wygląda kolonoskop. Zobaczcie. Właśnie tu będzie widać moje jelito grube i włożą mi tą rurę w tyłek. Także wygląda ciekawie, długie. Ciekawe właśnie coś i tu jest odsysacz i wszystko, co jest w środku, jeszcze mi odessają. Także tu jest moje łyżeczko, wyreczko. Tam się przebrałam i zaraz zaczynamy. Już jestem po badaniu. Trwało szybko. Nie było naprawdę źle. Wszystko pamiętam, jeszcze sobie popatrzałam na monitor. Co w środku widać. Musicie to zrobić, polecam. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. I zobaczcie, tu mam taki Venflon. Nakleiłam sobie taki plaster znieczulający, ale jednak w inne miejsce to poszło. I teraz będę sobie już spać, wszystko za mną. Jestem zadowolona i szczęśliwa. I wy też się nie bójcie, naprawdę warto. Zwłaszcza po 50 roku życia obowiązkowo. A ci, co mają obciążenie genetyczne, to już po 40, 42, 3. Ja w grudniu będę mieć 42 lata, także zdecydowałam się zrobić to. Idę spać. Tutaj śpią ludzie i mam nadzieję, że mnie słychać. Zobaczcie, takie spodnie śmieszne z klapką na tyłku. Podnoszą. I wkładają kolonoskop. Śmieszne spodnie. Ja chcę już iść do domu. Zobaczcie, mam takie coś. Muszę jeszcze poczekać, aż to zdejmą. Na razie kazali leżeć, ale mi już się nie chce leżeć. Chcę już wyjść stąd.
Było dobrze. Nie ma co narzekać. Fajnie. Potem powiem więcej. No, już sobie piję soczek pomarańczowy, który tu stoi właśnie, o, na stoliku. Soczki są. Woda jest wszędzie. Obudziłam się zakręcona, już dochodzę do siebie, czekam na lekarza i do domu. No, kochani, ja jestem już w domu. Jeszcze odczuwam skutki tego znieczulenia, w sensie takim, że taka jestem przymulona, byłam jakby lekko pijana, ale jest fantastycznie. Już zjadłam sobie płatki owsiane z rodzynkami, które przygotowałam przed wyjściem. Jeśli mówiłam o tym filmiku, nie pamiętam. Taką po prostu jakąś sklerozę dostałam w ciągu tych 2 dni już z tego głodu, z tego wszystkiego. Na początku tego filmiku widzieliście, że byłam taka bardzo osłabiona. Jednakże jedzenie tych galaretek, czyli cukru i tych wszystkich innych, naprawdę pozwoliło mi w fantastyczny sposób przetrwać do tego badania. I wam mogę powiedzieć taki skrót, że przyjechałyśmy tam właśnie do lekarza. Odbiłam się na tym zegarku, czekałam, zawołano mnie. Mojej mamy nie wpuszczono ze mną, tam zresztą miejsca nie było. I w czasie właśnie, jak wyglądało to badanie kolonoskopii, nie było źle. Dostałam od razu głupiego Jasia, dosłownie sekundy, nawet nie wiedziałam kiedy, tak mi się obraz zaczął coś rozmazywać. Ja mówię, o, działa, a nie, o, już działa. A właśnie, i pielęgniarka była przemiła, naprawdę, słuchajcie, tak miłą pielęgniarkę. Wow, szok, super zrobiła mi zastrzyk, właśnie wkuła się w żyłę i mi mówi, teraz ci powiem sekret, ale usiądź. No i ja tak mówię, jaki sekret? Ona mówi, teraz już nie zostało nic, najgorsze już masz za sobą. I faktycznie, bo jednak tyle dni nie jeść, męczyć się i tak dalej, to już jest za nami. I powiem wam, że w czasie trwania badania czułam, też widziałam na tym monitorze, co się dzieje, ale to tak trochę jakby przez sen, takie wiecie, no taki człowiek przymulony. Fajna rzecz, że właśnie patrzę, pewnie mnie w kamerze widać w lustrze, ale nie wiem, jakieś takie nagle mi się coś przypomniało. W każdym bądź razie bolało troszeczkę, ale nie samo to właśnie badanie, co oni ten gaz muszą wcisnąć do środka, żeby rozszerzyć, żeby to wszystko widzieć. I pan doktor mi powiedział, że kobiety i mężczyźni mają inne budowę jelita grubego kolonu, dlatego że u kobiet jest bardziej jakby pozakręcana i wtedy on musi bardziej tą swoją tam tym kolonoskopem wiercić, kręcić i dlatego to jest tak troszeczkę bardziej odczuwalne, ale wam powiem, ogólnie nie było naprawdę źle, nie ma czego się bać. Ja za 5 lat mam się zgłosić ponownie i pan doktor powiedział, że mam świetne jelito grube. On powiedział po prostu, takie jelito grube to jest rzadkość, nie ma nic, zupełna nówka sztuka. Także ja jestem bardzo zadowolona, gdyż mam naprawdę 5 lat spokoju, nie myślenia, nie zastanawiania się i wy zróbcie to samo, ponieważ wcześniej wykryty rak jelita grubego zaczyna od polipów, obrzodzeń i tak dalej. U mnie tego nic na szczęście nie ma, ale jeżeli jest polip, oni to wytną na samym początku i już nie będzie tego raka, a na zaniedbane to właśnie później robi się rak, później leci krew i później już jest niestety ostatnie stadium, 4., 5. I to już jest tylko podleczanie, chemia i nic z tym nie idzie zrobić. Taka jest prawda, takie są realia. Smutne, ale możemy temu przeciwdziałać. Więc kochani, zamawiajcie ten czas i naprawdę nie bójcie się. Samo badanie, nie powiem, że było tanie. Było drogie. Drogie jak cholera, ponieważ kosztuje na Islandii 58 tysięcy, jeżeli ktoś nie ma ubezpieczenia. Tylko, gdzie ja schowałam sobie tą kartkę? Widzicie, bo wyszłam właśnie w tym moim amoku po głupim Jasiu, o tu mam, i tak to włożyłam. I już wam powiem. Tak, 58 tysięcy koron. Yy,
Dokładnie, 58 tysięcy koron kosztuje badanie, jeżeli nie mamy ubezpieczenia, w sensie tego, co ja mam na ręce, bo ja mam inne ubezpieczenie i potem jeszcze coś, jakieś inne tutaj 5 tysięcy, także ja razem zapłaciłam 8 tysięcy koron. I mogę Wam po prostu, zaraz tu Wam pokażę, tylko muszę to złapać odpowiednio. O, tu możecie zobaczyć sobie, właśnie jest 58 tysięcy koron jest za to badanie, także jest bardzo drogie, ale ja Wam powiem, jeżeli ma coś być, jest naprawdę warto to zrobić. A co do taksówki, to z kolei w taksóweczce jedną panna zwiezie, a ja się go pytam, kuźwa, gdzie ty jedziesz? A bo on jedzie tędy, tamtędy. I wiecie co? 400 koron więcej mnie skasował, bo myślał, że skoro mówię po polsku z moją mamą, to jesteśmy turystki i obwiózł nas dookoła. A drugi już był normalny i obwiózł nas, zapłaciłam, w sumie wyszło 400 koron mniej. Także właśnie nabijanie ludzi w taksówce działa na całym świecie, ale niech ma gościu satysfakcję, także... Jak ja się skumałam, że po prostu wiezie mnie nie tędy, kiedy jak trzeba, że dookoła mnie wiezie, to powiedziałam do mojej mamy po polsku tak, żeby on też zrozumiał i on wiedział. I wiecie co? Samochód mu zgasł na świetle, także on wiedział, że ja wiem, że on mnie robi w lolo. No, także niestety, widzicie, mnie się tutaj w taksówce nie nabierze, dlatego że ja po prostu wiem, jak tu jeździć. Ale ciekawe jest, że oni, tyle jest turystów, że oni, dobrze taksówkarze muszą turystów nabijać. Także jeżeli przyjeżdżacie do Islandii, to też pamiętajcie o tym, że w taksówce może być różnie i najlepiej się najpierw dowiedzieć, jak tam się jedzie, którędy. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Ja się czuję fantastycznie, już głodna nie jestem. Zjadłam kaszkę z rodzynkami. Trzeci raz pewnie to mówię, ale nieważne. Trochę posprzątam, ogarnę dzisiaj relaks. Spać mi się chce, więc chyba się kimnę, bo naprawdę zamykają mi się oczka. Ale kochani, kawę mogę się napić z mleczkiem. 2 dni nie mogłam. 2 razy, 2, 3 dni w sumie nie mogłam pić kawki. No, to także trzeba nadrobić, nadrobić koniecznie. Kochani, i jutro jest piątek, sobota, niedziela i w planie mam live'y, także mam nadzieję, z Wami się spotkam na żywo, ale to już jutro, dziś sobie zrobię relaks, ponieważ muszę odpocząć. Dobra, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten film z całą playlistą, ze wszystkim, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o kolonoskopii, o przygotowaniu. I naprawdę się nie bójcie, bo nie ma czego. Trzymajcie się, cześć!